Hej, siemaneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry City Skylines 2 na moim kanale. Na samym początku przypominam tylko oczywiście o zostawianiu łapeczek w górę, subskrybowaniu kanału, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Moi drodzy, stoję przed bardzo trudnym wyborem, ponieważ uważam, iż spieprzyłem. Przyznaję się do tego. Moje miasto jest zbyt chaotyczne. To jest moje pierwsze spostrzeżenie. Wydaje mi się, że wasze też będzie bardzo zbliżone i będziecie mieli bardzo, bardzo podobne odczucia do moich. Ja tak uważam, że jeszcze ten rejon tutaj, on jest całkiem w porządku. No tutaj mamy cmentarz, szkołę, no może być nawet ulica szkolna. Jednakże sądzę, że powinienem zrobić coś takiego. Przede wszystkim wydupcyć to, co jest tutaj. Wydupcyć to, słuchajcie, to by mogło tutaj na razie zostać. Chociaż tutaj na przykład jeszcze nic nie powstało. To też sobie usunę. Trochę nad tym pomyślałem i może źle robię, cały czas zakładając, że ja to jeszcze poprawię. Właśnie wydaje mi się, że nie będzie za bardzo kiedy tego poprawiać właśnie. I uważam, że powinienem się tym zająć zaraz na samym początku i w miarę logicznie gdzieś tam to sobie już planować. Na pewno będę chciał zrobić coś takiego, że tutaj pierdzielnąć autostradę, która będzie gdzieś tam przechodziła, powiedzmy, w tych regionach i wpinała się gdzieś tutaj, bo no tutaj jest koniec naszej mapy, więc ta autostrada będzie musiała tak przechodzić. My też nie mamy tutaj łatwego tego terenu, bo jak widzicie, to jest dosyć górzysty teren i tu nie ma miejsca na jakieś turbo ogromne, turbo duże miasto, więc muszę to troszeczkę inaczej i trochę lepiej zagospodarować. Teraz tak, tutaj bloki. To może być ok. I tutaj ta droga główna, która miałaby właściwie powstać, ona powinna być już szersza na samym początku. Tak mi się wydaje. Nie wiem, czy ona tutaj w ogóle nie była już wcześniej robiona jako szersza, ale możemy ją przebudować właśnie na więcej pasów. Też istnieje możliwość, właśnie, bo ja te parkingi postawiłem. No i tak się zastanawiam właśnie, jak to z tymi parkingami jest. Usługi, drogi. Drogi na razie zrobimy mniejsze. Elektryczność, opłata za usługę, budżet. Też zmniejszymy budżet na elektryczność. Wodociągi, kanalizacja, budżet zmniejszymy. Musimy zarabiać przede wszystkim. Służba zdrowia. No tutaj bardzo duży budżet jest w sumie i zmniejszymy sobie, gdyż nasze szpitale nie są pełne. Zarządzanie odpadami, a nie, no tutaj jest 30 tysięcy, natomiast edukacja to jest coś, co ma bardzo duży potencjał, przynajmniej tutaj do wykorzystania i na razie my nie potrzebujemy, ponieważ jak sami zauważyliście w poprzednim materiale, mam nadzieję, że oglądaliście, to jakby moje szkoły są w bardzo małym procencie zapełnione, co sprawia, że możemy sobie na to pozwolić. Ochrona przeciwpożarowa to zostawimy, policja zostanie, transport, on jest dosyć drogi. Mamy tutaj opodatkowanie, pożyczki, budżet. Ja nie wiem, gdzie jest cały czas, na przykład, gdzie ja mogę zmieniać koszty biletów, na przykład, takie rzeczy. Budżet, dochód. Czy ja gdzieś mogę właśnie zmieniać te rzeczy? Wydaje mi się, że gdzieś, na pewno, ale gdzie, nie wiem. Przegląd transportu. Zużycie w 2% i w 4%. Długo 17 km. Możemy to, włączyć, wyłączyć. Towarów nie przewozimy. Właśnie, jakby na przykład, nie, linia numer 1, autobusy, pasażerowie, zużycie, to jest kolor linii, widoczność, szczegóły linii. Okej, okay. Cena biletu, damy im wysoką cenę biletu, przydzielone pojazdy, 10, nie, zrobimy 5 przydzielonych pojazdów. Przynajmniej na ten moment, okej. Okay. I kolejna linia. I tutaj podejrzyj też linię. Przydzielone pojazdy 6. Zrobimy przydzielone pojazdy 4 i cena biletu też będzie bardzo wysoka, ponieważ transport musi nam się zwracać. Zastanawiałem się właśnie nad darmowym transportem publicznym, co sprawiłoby, no bardzo możliwe, że sprawiłoby to, iż będziemy mieli wtedy Hmm,
dobra, tutaj robimy tak. To jest wszystko do wyburzenia. I tutaj na końcu zostawimy właśnie, o, tak zrobimy, pyk, pyk, pyk. Te kolory, one się jakoś aż tak bardzo nie różnią. Ja to sobie wszystko przebuduję na spokojnie i wydaje mi się, że to będzie właśnie najlepsze rozwiązanie na ten moment przynajmniej. Teoretycznie to mógłbym to nawet zburzyć wszystko tutaj i zrobić takie długie. Nie jest głupi pomysł, ale może za dużo by mi ludzi uciekło wtedy. No nie, bo ja teraz zmieniam. Bo tutaj jest tak, tu jest to małe zagęszczenie. Ja bym zrobił tak, zagęszczenie małe tutaj to jeszcze. Tu jest duże zagęszczenie. Tutaj to jest w ogóle zapchane wszystko w cholerę. Więc to jest duży problem. Im więcej skrzyżowań, więcej rond, tym większy problem, niestety. Tutaj jest w miarę luźniej. Dobra, z autobusami to sobie o usługi jeszcze dalej polecimy. Transport, parki, rekreacja, to jest jeszcze ok. No i teraz na przykład usługi, bo to jest, czekajcie, drogi. Nie da się tego jakoś rozwinąć, nie? Elektryczność, opłaty, eksport. No mamy na plusie. Wodociągi. W eksporcie nie mamy nic. Służba zdrowia, serwisowanie już, no ok. Edukacja, badania. Transport, łączność, kształtowanie krajobrazu. Czyli nie mamy tutaj za dużo. No pożyczkę możemy zrobić. Możemy... To jest mój budżet. Opodatkowanie. Zmienimy też opodatkowanie. Niewykształceni mieszkańcy będą płacili 8%. Słabo wykształceni będą płacili 9%. Wykształceni będą płacili 10%. Dobrze wykształceni będą płacili 12%. I bardzo dobrze wykształceni będą płacili 15%, bo bardzo dużo korzystali z bezpłatnej edukacji. Wydaje mi się, że to jest ok. Teraz tak, komercyjne. Tutaj wydaje mi się, że opodatkowanie na poziomie... Tylko tutaj też warto by było gdzieś to podzielić właśnie na jakiś taki, wiecie, inny przemysł i tak dalej. Komercyjne zrobimy na 15%, przemysłowe zrobimy na... Właśnie, bardzo dobrze przemysł się rozwija, oni cały czas potrzebują pracowników. Zrobimy na 20% i biura zrobimy na 15%, przynajmniej na ten moment. Czyli te podatki będą sobie gdzieś tam rosły. Teraz tak, tutaj mamy nadwyżkę. Czy to nadwyżka idzie na eksport, od razu rozumiem. Deficyt. Nie mamy deficytu. Dobra materialne. Produkcja. I to rozumiem, że to jest z automatu sprzedawane, tak? Czy ja dobrze to rozumiem? No, chyba tak. Szkoda, że nie możemy tym zarządzać. Dziennik wydarzeń, obserwowanie obywatele, chyba że tu jeszcze możemy coś mieć, tak, drogi, ruch uliczny, kontrola katastrof, to nie, edukacja, transport, poczta, nie mamy, wypoczynek, a właśnie, na przykład parkingi, ja nie mogę na przykład wprowadzić opłat za parkingi, bo ja tu na przykład postawiłem parking, nie, opłata parkingowa. To co to jest? I tu też opłatę parkingową zrobimy. Gdzie jest reszta parkingów? Parkingi są tutaj, nie? Te. Tu jest parking. Może widzicie, ja nie chcę stawiać parkingów, tylko... chcę, żeby była opłata parkingowa dużo wyższa. Zaparkowanych pojazdów jest zero. Całe zero i aż zero. Ja nie wiem, jak znaleźć tutaj resztę parkingów. Wiem, że na pewno gdzieś tu w tym rejonie był parking. Jest. W okolicach fabryk. Dobra. W oczekiwaniu na karawan. Też bym nie przesadzał z tym karawanem.
Teraz jak to będzie wyglądało jak z naszym budżetem? Dosyć mocno ograniczyliśmy nasze opłaty wszelkiego rodzaju. Przepraszamy za przerwę w dostawie energii, ale nasza obecna infrastruktura zazwyczaj... Aha. Czyli jak zmniejszyłem... na elektryczność... No to zostawmy, ale za to zrobimy opłatę za usługi, ponieważ z usług na pewno będą korzystać, nie? Widzicie? Woda. No i tutaj też zrobimy na 100%, niech mają, ale za wodę muszą płacić. No i służba zdrowia. Służba zdrowia, a to jest budżet, czyli oni nie płacą za służbę zdrowia. No dobra, no to, to jak nie płacą, to trudno. I za edukację nie płacą. Okej, niech będzie. Teraz dajmy im trochę czasu na to, żeby się te wszystkie budynki pozamykały, że tak powiem. No i ja bym musiał tutaj zrobić tak. Wyburzyć te drogi. Mam nadzieję, że nie wyburzę niczego takiego dosyć istotnego z mojej perspektywy. Tu już by mogło to zostać w sumie. Tak mi się wydaje. Parki, wszystko pozostałe jest. Ja bym nie chciał, żebyście wy się tutaj budowali, słuchaj mordo, bo ja bym chciał zrobić coś takiego. Another letter from our erstwhile listeners. What's up, honey? Tu też jest krzywa ta droga dosyć. Love you. Oh, that's nice. Y'all got clarinets and violins, no, ale to jest dobra, niech tak zostanie. Music these days ain't. Oh, let me guess. Lineage traced back to the great Haydn himself. Let's see here. Y'all got soul. No nie, bo oni mi się tu budują. Soul. A raison d'être. Delicious. My sisters say whoever you got playing the keys got more funk in his pinky. But I told her that ain't funk. That's classical. Yes, indeed. That must be most exacerbating. Classical music has been known since the time of the early explorers. Funk, by contrast, is an entirely modern conceit, and you'll find none of that here. Funk, as they say, is for the layperson. Now, let's hear another one of those soul... Wszyscy się wyprowadzają. Miejsce kanalizacji się prosi o rozbudowę. Co chwilę coś się zatyka. Nie może się zatykać. A, bo też zmniejszyłem. Czyli jednak oni nie będą zbyt zadowoleni. Jak usługi, woda i kanalizacja, ale nie, no zaraz, budżet jest ok. Ja wiem, że oni teraz by chcieli, żeby tutaj jak najwięcej tych domów powstawało, zaraz się tym zajmiemy. Oni się tutaj nie mogą budować. Było tak? Stało z tą drogą. A ona też się tak zrobiła krzywo trochę. Dobra, już nie będę tego wyburzał. I teraz tutaj śmiało możemy zaznaczyć sobie cały ten teren.
Okej. Teraz, żeby to wszystko na pewno było elegancko, równo i żeby oni się tutaj ładnie wprowadzili, to tu musi być wszystko wyburzone. To, co było do wyburzenia, to musi zostać wyburzone niestety. Jeżeli ty chcesz się wyburzyć, to się wybórz. Wybórz obiekt. A co to jest? Wybórz obiekt. Nie było informacji. I kolejnym obiektem do wyburzenia i kolejnym etapem do przebudowy, jak gdyby, będzie ten region. Co tu jest za budynek? Co to jest? Ulica Bednarska 25. Ale co to jest za budynek? To jest jakiś blok. Miało być tak fikuśnie, a wychodzi na to, że... Czemu? Ciebie nie mogę wyburzyć? Mogę wyburzyć. Wszystkich was mogę wyburzyć. Okej. Czyli tutaj jest potrzebna droga. Ja nie chcę, żeby ten obiekt był wyburzony teraz. I co w tym momencie? Bo... No co, że usunąłem drogę, to już od razu do wyburzenia. No, to jest trochę niefajne w tym momencie. Do tej głównej nie chciałbym tego wpinać. Tak bym to mógł zrobić. Niech to będzie tak. Ja nie widzę, czy to jest wszystko zaznaczone, czy nie. Jakoś tak dziwnie mi to pokazuje. Przynajmniej takie odnoszę wrażenie. Kolejny etap, który będzie do wyburzenia. Nie wiem, to chciał przenieść? Gdzieś było kiedyś, nie? Ten... Żeby to przenieść. Zajezdnia taksówek. Ja tego wyburzyć za bardzo nie mogę nawet, wiecie. Czy to się da jakoś zedytować tą drogę? Pewnie się tutaj jakoś da. Zrobimy takiego banana? Okej. Chyba prostsze rozwiązania są czasami lepsze. Co to jest za budynek w ogóle? Dobra, to też wyburzymy, niech będzie.
to też się wyburzy. I zrobimy tak. Mamy coś takiego. Teraz tak, tam mamy o małym zagęszczeniu. Trochę mi tu zajmie to jeszcze. To jeszcze tutaj bym musiał coś zmienić, najprawdopodobniej. Ale tu jeszcze nie jest źle. Nie, może tutaj na razie... Tu na razie nic bym nie chciał, żeby było. Nie chcę, żeby tu się cokolwiek stawiało. A tutaj zrobimy o średnim. Tak się zastanawiam, czy tu zrobić coś takiego jeszcze. Nie wyszło to zbyt ładnie, tak czy siak. Jest bardzo duże zapotrzebowanie nadal na te małe domki. Może zrobimy sobie tak, żeby to sobie leciało. Ale liczba mieszkańców mi o dziwo nie spadła. Natomiast zaczęły się stawiać bloki. Jak zabrakło tych domków, to tutaj zaczęli stawiać, wiecie, dopiero te swoje domki. Także to uważam, że to jest duży plusik. 8 tysięcy, jeżeli chodzi o nas tutaj. Nadal brakuje pracowników, więc w strefie przemysłowej teoretycznie rozbudowywał nie będę w żaden sposób, bo nie widzę takiej potrzeby. Ale momentalnie się to zapełnia. Jak widzicie. I na przykład mega chętnie w ogóle stawiają te domki jednorodzinne, nie? Tak jakby nie chcieli za bardzo pchać się w ten. Dostępny jest nowy budynek, miejska willa, bar w starodawnym stylu. Okej, okay. Na razie nie mam na to budżetu. Tak, jak zmieniamy tutaj na niskie zagęszczenie, to oni mega, mega chętnie chcą tutaj stawiać te swoje budynki. Rezydencja Gwiazdy Roka, ale to rezydencja chyba miałem. Czy ona się wyburzyła przez jakieś tam bliżej niewyjaśnionych okoliczności? Jest taka szansa. Nie działa to jakoś mega wyśmienicie. To by im cmentarz wyburzyło, tak?
zbyt stromy spad. To mogę zrobić w taki sposób, nie? No właśnie. I tutaj dać domki jednorodzinne. O malusim zagęszczeniu. Chcą tu mieszkać, mogą tu mieszkać, ale niech się liczą z tym, że tu będzie dosyć głośno. No i tutaj mamy spore zakorkowanie, więc zrobimy tak. Zarządzanie drogami. Local authorities are urging the public to conserve water and reduce the burden on the city during this water shortage. Consider installing a low flush toilet, cut back on watering the lawn, and shower with a friend whenever possible. Co by to zrobić z tymi drogami? To bring you a special news bulletin. Fire and Rescue Service reports that fires are currently spreading in the nearby forest. The billowing clouds of smoke pose a serious health risk to anyone nearby. At this time, all citizens in the affected area are instructed to immediately move to a safe distance until the situation is under control. This has been a local public service announcement. I oni tutaj też parkują. My keys. What? We're in the air? Oh, to jest główna droga. Sorry about that. It's nothing important. I just lost my keys. I'm sure they'll turn up. They're for the tymi rzeczami się trzeba zająć. Jeśli tu nie będą parkować, to będą korzystać z parkingów. Oh, good. Here they are. Well, never mind then. Thank you for listening to Second Moon. Interesting news from the city's export division. Sources tell us that our city has more services than we know what to do with. And you know what that means, folks. It means we're not cutting things close enough. Well, no. The point is we're selling it and bringing money into local economy. That's right. You could almost say it's too much of a good thing. Or we could say that we're enjoying a positive trade balance and the economy is booming. More after this. A housing shortage is driving up prices in the area. Czy tutaj mogą parkować? Apparently, that's not all good news. We're joined today by an expert guest, Professor Nutbutter. Patrzcie, jak tu kliknę, co tutaj się dzieje? Za mało wody. Jak gdybym zaczął pobierać wodę, for example, consider capital. One final question, Professor. Is the housing shortage going to make me richer? By certain metrics, perhaps yes, in the short term. I like the sound of that. But what we are discussing is the study Kamień milowy, numer 5. I teraz mamy co? Maleńkie miasteczko. Thank you, Professor. Panel postępu. Co nam się tutaj odblokowało? Limit pożyczek. Amerykańskie, nie, europejskie nas interesują. Uprawa warzyw, wydobycie węgla, łączność, skrzynka pocztowa, urząd pocztowy, maszt radiostacji, programy wcześniejszego zwolnienia, opłaty za parkowanie na poboczu, parkometry. To jest spoko. Recykling, drogi, progi zwalniające, świadomość zużycia energii. O, ciekawe. Bo my teraz mamy też, czekajcie, to bocha tu, albo tu. Mamy te nasze przepisy, nie? Zapotrzebowanie mieszkańców... tu jest zapotrzebowanie. Na usługi przemysłowe. Uchwały miejskie, program wcześniejszego zwolnienia. Więźniowie biorą udział w programach edukacyjnych przed zwolnieniem z więzienia. To pomaga im powrócić do społeczeństwa i zmniejsza prawdopodobieństwo recydywy. Wydaje mi się, że to jest dobre rozwiązanie. I słuchajcie, tymże pięknym akcentem wbicia piątego kamienia milowego zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Będziemy musieli wydać później nasze jakieś punkty. Liczba mieszkańców 2000 w teorii to mógłbym postawić ten budynek, tylko ile on właśnie tej wody wydobywa? Koszt utrzymania 20 tysięcy miesięcznie, a to 10 tysięcy miesięcznie. Produkcja wody 100 tysięcy, 70 tysięcy. No to...
Okej. To jeszcze tylko sobie, wiecie co? Dobra, bo ja już to postawiłem nawet. No i to gdzieś tu musi się wpiąć, nie? Jest chyba okej, tak? A, bo ja wiem co zrobiłem, dobra. Pod ziemią to zburzyć. Ja tu muszę tylko od samej wody, po co mi do ścieków, nie? O. I drogi tutaj nie ma, a droga jest potrzebna jeszcze. No okej. Tu się da jakoś drogę dociągnąć, tak żeby nie kazać komuś grzecznie. A, bo ja mam cały czas to. Róbmy teraz tak. No. Piękną polną dróżkę jeszcze zrobiliśmy. Fajniusio. Trzymajcie się, do następnego, pozdrawiam. Hey, hey.